Jako dziesięciolatek zacząłeś się bawić się, a potem to już przybrało taki właściwie profil troszeczkę nawet profesjonalny, mówiliśmy amatorski albo profesjonalny, bo to zależy od różnych niuansów, ale w każdym razie jak ta kariera się twoja rozwijała właśnie? Jak się rozwijała? No tak jak wcześniej już wspomniałem, zacząłem w wieku 10 lat, po kilku latach tańca w Jaworze, w jaworskim klubie tanecznym Roman, gdzie trenerami byli pan Artur i pani Kasia Werat z Wrocławia, specjalnie do nas przyjeżdżali. Postanowiłem przenieść się do Legnicy, tak, nie opodal Jawora, żeby jeszcze bardziej się rozwijać, tak? Tam byli lepsi trenerzy, bardziej doświadczeni, którzy mieli większą wiedzę, tak? No i tam się przeniosłem, no i tam również po jakimś okresie czasu zdobyłem wyższe klasy. No i idąc za ciosem postanowiłem przenieść się jeszcze dalej, tak? No, że tutaj w Zielonej Górze był ówczesny mistrz polski Michał Malitowski z Iwcią Golczak, no to szedłem, tak jak mówię, za ciosem, tym bardziej, że już kończyłem szkołę średnią, maturę. No i to był dobry akurat okres, żeby się przenieść. No i tutaj właśnie się osiadłem, że tak powiem, przede wszystkim dla tańca, dla mnie, tak? Bo dla mnie taniec zawsze był najważniejszy. No ale przy okazji wiadomo, że studia i tak dalej, wszystko to dalej się toczyło. No i tutaj zostałem do dzisiaj, tak? Po dzień dzisiejszy. A sukcesy? No dzięki właśnie przede wszystkim trenerom, panu Wojciechowi Olszakowi, a także Michałowi i Iwonce, przeniosłem swoje jakby... moją taką wizję tańca, bo wcześniej byłem standardowcem większym, czyli te walce, tanga i tak dalej, na łacinę, czyli na sambę, czacze, rumbę, bo to była jakby domena właśnie tego klubu Gracja, tutaj szkoły tańca i Michała, który był właśnie mistrzem Polski w tej kategorii. No i oni zaszczepili mi to, czyli jakby zmieniłem swój kierunek rozwoju tańca, czyli ze standardu na łacinę. No i to zostało do dzisiaj, dla mnie styl latynoamerykański jest lepszy, ciekawszy niż styl standardowy, tak? No i sukcesy, jakie były, tak jak już wcześniej też wspomniałeś, byłem mistrzem okręgu lubuskiego, mistrzem okręgu Dolnego Śląska, bo to też było uzależnione od jakiegoś klubu reprezentuję. Jak reprezentowałem Grację, no to byłem mistrzem okręgu lubuskiego. Lubuskiego. I także później przyniosłem się do innego klubu i stałem się mistrzem okręgu Dolnego Śląska. Czyli to są jakieś sukcesy. A na Mistrzostwach Polskim moim najlepszym wynikiem z Anią Skibińską z Wrocławia było 21 miejsce. Jest to wynik wtedy na granicach naszych możliwości, bo taniec jest taką dyscypliną sportu, że wymagane są po jakimś okresie czasu, jak się już ma jakiś konkretny poziom, czyli na przykład my mieliśmy na klasę międzynarodową, już naprawdę dużych nakładów finansowych. No mnie nie było niestety na to stać i postanowiłem... No właśnie, na co na przykład te nakłady finansowe, bo jak też przed programem sobie rozmawialiśmy i okazuje się, że te nakłady finansowe czasami idą, wydawałoby się, na trochę inne rzeczy niż same umiejętności, prawda? No oczywiście, nakłady finansowe, no same wyjazdy na turnieje kosztują pieniędzy, bo nikt nam za to nie zwraca z własnych kieszeni, tak? Pomagają rodzice, później staramy się sami w jakiś sposób zarabiać, tak? Ale oprócz tego, jeżeli się nie ma żadnych sponsorów tanecznych, na przykład butów lub stroi, to trzeba to wszystko samodzielnie kupować. No buty, ceny butów, samych butów kształtują się od 200 do 700 zł, tak? Czyli ceny są dosyć astronomiczne. Jeżeli na przykład tańczy się sam jeden styl, no to dobrze, no to 700 zł na rok starczy, ale jeszcze są do tego stroje, które też kosztują kupę kasy, bo trzeba je uszyć, trzeba kupić materiały, tak? Wyjazdy na turnieje, pieniądze, no ale to jest jeszcze małe, że tak powiem, pikuś, bo najważniejszy, najdroższy jest rozwijanie swoich umiejętności. To kosztuje, tak? Czyli lekcje u najlepszych. Lekcje u najlepszych szkoleniowców, tak? Zarówno polskich, jak i zagranicznych. W Polsce ceny kształtują się do około od 80-90 zł do takich normalnych, tak, nauczycieli tańca, do tych topowych z Polski, no to w granicach 300-400 zł. A jeżeli będziemy mówić o zagranicznych sędziach, no to od 100-120 funtów, nawet dochodzących do 170 funtów, u mistrza świata na przykład. Za godzinę. Za godzinę lekcyjną. To jest różnie, bo na przykład Donny Benz, 14-krotny mistrz świata, bierze za 30 minut blisko 140 funtów, tak? Czyli u niego... Straszne rzeczy tutaj, proszę Państwa, zdradzamy. Nie wiem, czy nie za bardzo popadamy tutaj w finanse. Musimy w każdym razie to przerwać, bo to może się stać przerażające. Proszę Państwa, karnawału to już nie mamy, skończył się około miesiąca temu, a u Ciebie to jak troszeczkę jest w tej szkole, jakby on trwał nadal. Tak, no szkoły tańca cały czas mają to do siebie, że kursy są i zajęcia tańczne cały czas, przez cały praktycznie rok. No okresy świąteczne wiadomo, że nie mamy, tak, są przerwy, ale tak to pary cały czas trenują, no to nie ma, że koniec karnawału nie przestają trenować, nie ma tak. Oni cały czas muszą się szkolić, cały czas muszą podnosić swoje zaangażowanie emocjonalne także w taniec, jak i techniczne, tak, także oni cały czas muszą trenować, nie ma żadnych przestojów.
Damy się w takim razie teraz porować temu, co widzimy. Jest chwila przerwy muzycznej, ale już ona się kończy. I możesz nam dosłownie kilka elementów skomentować. Są różne pary. Nie wymieniamy ich z imienia i nazwiska, ponieważ zachowujemy ich dobre imię, prywatność i tak dalej. Wszystkie prawa autorskie muszą być zastrzeżone. Ale w każdym razie są to młodzi, sympatyczni ludzie, którzy zdecydowali się przyjść do Twojej szkoły. A wiem, że postępy są naprawdę imponujące. Jak to wygląda i co byś opowiedział o każdej parce? O każdej parce, no dobrze, no to jest para, jak widzimy, to typowa para, która się zajmuje tym tańcem rekreacyjnie. Oni nigdzie nie startują w żadnych turnieje. Przychodzą tu, żeby miło ze sobą spędzić czas i wspólnie, bo także mają swoje jakby prywatne sprawy. No i wieczorami się spotykałem tutaj, żeby jak najlepiej spędzić czas, potańczyć sobie rekreacyjnie. Czy można określić jakoś ich taniec? Bo on mnie oczywiście amatorsko mogę go nazwać porywający, nazwałbym go dzikim. Dziki, a czemu? Ale dlaczego dziki? No, taki przekąs. No, nie, no jest, bardzo, tak jak mówię, oni traktują to bardzo... O teraz, na przykład, to jest szaleństwo. Tak, oni mają to do siebie, że właśnie Grzesiek to bardzo często wymyśla samodzielnie choreografię i w ten sposób uatrakcyjnia sobie jakby zajęcia, tak? Także on jest jak najbardziej podatny na łacinę, tak? Oni zajmują się tylko łaciną tak jak kiedyś, w tym momencie. Bardzo mi się, wiesz, podoba to określenie, być podatnym na łacinę, ale to już jest inny program. Przechodzimy do następnej pary, zachowamy sobie, w cudzysłowie nazwijmy ich zawodowców na koniec, okej? Dobrze, no tutaj jest para, którą właśnie teraz będziemy obserwować. Para już jest bardziej profesjonalna, ona tańczy blisko 3 lata, tak? I no oni bardziej szlifują już technikę, więcej pytań. Ale też poznali się u Ciebie? Nie, oni się nie poznali u mnie, oni wcześniej też tańczyli w jakimś innym, przykro mi, ale nie pamiętam w jakim klubie, ale również zaczynali w innej szkole, ale postanowili przejść do mnie ze względu na to, że no, bardziej mi się podobają moje zajęcia, bo więcej technicznych spraw się dowiadują ode mnie, tak? Wydaje mi się, że ich styl to już można nazwać właściwie dynamit albo dynamite. Dokładnie, tak, w szczególności partner tutaj czasami leci nieźle. Tak, ale partnerka niczego nie pozostawia po sobie. Jak widać było, że stała i już nie mogła wytrzymać i dalej chciała tańczyć, tak? Ale jak widać dalej grzeją, bez muzyki. Dobra, w takim razie, czy możemy przejść do trzeciej pary? Chyba nie, teraz krótka przerwa na łyk wody. Partner jest przygotowany. Czy oni najkrócej u Ciebie trenują, może tak powiedzieć? Tak, oni najkrócej u mnie trenują, oni można... Poznałem to po tym łyku wody długim. Może i tak, ale oni trenują dokładnie od roku czasu, ale uważam, że i tak zrobili ogromne postępy, bo rok temu tylko i wyłącznie zaczęli trenować rekreacyjnie w Starym Kisielinie, poznając no, podstawowe kroki, tak? Ale tak łyknęli właśnie tego bakcyla, że po prostu do dzisiaj trenują już 2 razy w tygodniu, po 1,5 godziny, więc robią naprawdę duże postępy, bo na początku no, nie szło im za dobrze, ale teraz już większość rzeczy rozumieją, co ja do nich mówię w technicznych sprawach, tak? Także jest zdecydowany krok naprzód. No i ten błysk wokół mają, tak. Świeży. Jak najbardziej świeży. Okej, przechodzimy teraz do, no możemy powiedzieć, tak nazwaliśmy ich szumnie zawodowcami, ale to nie jest takie specjalnie z przekąsem, dlaczego zaraz to wyjaśnimy.